Dzień dobry wszystkim. Ja nazywam się Wojciech Stępień. Temat, na który będę mówił, już znacie. Dziękuję tutaj bardzo za pomoc przy pilnowaniu, żeby prezentacja była widoczna. Zacznę może od tego, żeby opowiedzieć parę słów o sobie. Jestem, główny powód, dla którego tutaj jestem, jest taki, przepraszam, próbuję przerzucić. Okej. Więc jednym z powodów, dla których tutaj jestem, jest doktorat, który piszę na Politechnice Warszawskiej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Rozbickiej na temat wybranych architektów, ich życia i twórczości w Łodzi w okresie międzywojennym. Między innymi w okresie międzywojennym, ale również w latach następujących po II wojnie światowej. To, co w tej chwili pokazuję wam na ekranie, to są wybrane przeze mnie analizy obiektów, projektów oraz stanu zachowania obiektów budowlanych na terenie Łodzi, którymi się zajmuję. Druga rzecz, którą mógłbym opowiedzieć o sobie, która w jakiejś mierze mnie definiuje, to oprócz pracy naukowej na Politechnice, to również jest praca zawodowa, którą mam przyjemność prowadzić w pewnym niewielkim łódzkim biurze architektonicznym. Tutaj mówiąc o swojej pracy, chciałbym zatrzymać się na chwilę przy jednym projekcie. Wybrałem ten projekt, żeby wam pokazać w nawiązaniu do wczorajszego referatu Bartka Olczaka na temat placu w małych miastach. Wprawdzie nie jest to, co widzicie przed sobą, nie jest ani placem, ani też małym miastem, ale jest naszym głosem w dyskusji na temat właśnie przestrzeni publicznej w miastach. Jest to praca konkursowa w konkursie urbanistycznym na teren przy ulicy Roosevelta w Poznaniu. Jest to praca, w której jako zespół projektowy biorący udział w tym konkursie zaproponowaliśmy radykalnie ograniczenie zabudowy do minimum, wprowadzając rozległy teren zielony w centrum miasta, który zgodnie z intencją organizatora miał być przeznaczony pod zabudowę. Liczyliśmy się z tym, że przygotowując taką pracę, taką propozycję konkursową, liczyliśmy się z tym, że nie spełnia ona pokładanych nadziei przez organizatora w wynikach konkursu. Niemniej jednak znalazła się ona w gronie dwóch nagrodzonych projektów, co też daje wyraz jednak pewnym tendencjom w polskich miastach i daje nadzieję na to, że włodarze miast, którzy uczestniczą w decydowaniu o wyglądzie przestrzeni publicznej, również mają na uwadze to, że zieleń jest czymś, jest tworzywem, z którego to miasto można tworzyć. Przepraszam. Tak, tu jeszcze są drobne szkice z pierwszego etapu tego konkursu. Natomiast przechodząc już do tematu, do powodu, dla którego się spotkaliśmy, to chciałem wam opowiedzieć dzisiaj o tym, co miałem okazję robić na przełomie lipca i sierpnia ubiegłego roku. Było to zainspirowane lekturą komiksu. Komiks, który niedawno w ubiegłym roku ukazał się w języku polskim, autorstwa dwóch artystek francuskiego i polskiego pochodzenia. Komiks opowiada o Eileen Gray, brytyjskiej, czy właściwie irlandzkiej architektce, która mieszkała i działała we Francji w okresie międzywojennym i po nim, w ubiegłym wieku.
I komiks opowiada historię jej, jej kochanka oraz domu, który dla tego kochanka zaprojektowała i wybudowała. No i komiks ten był wprost inspiracją dla tej podróży, którą postanowiłem się udać. I o tym właśnie chciałem wam dzisiaj opowiedzieć. Tutaj jest kilka kadrów z tego komiksu, które są w pewnej mierze zapowiedzią tego, co będziecie mieli okazję oglądać później. Ponieważ dom zlokalizowany jest na południu Francji, to droga do niego była dość długa i z konieczności musiała się wiązać z paroma przystankami. Dlatego też chciałbym szybciutko powiedzieć, co jeszcze po drodze miałem okazję zobaczyć, co też dla mnie jako architekta i badacza architektury, myślę, że dla was, zarówno dla mnie, jak i dla was było bardzo cenne, mogłoby być bardzo cenne. Wyruszywszy w Łodzi, pierwszy przystanek odbyliśmy w Brnie. Tutaj wybaczcie mi powołanie się na kolejny komiks, ale tak się akurat składa, że jeden z obiektów architektury zlokalizowanych w Brnie również był bohaterem jednego z komiksów. Jest to dom, luksusowa willa zaprojektowana przez Ludwiga Mieza van der Rohe. Nie mogłem powstrzymać się przed umieszczeniem też pewnych kadrów z tego komiksu, ponieważ osobiście uważam, że komiks jako dziedzina sztuki bardzo, bardzo trafnie potrafi opowiadać o architekturze. Tak więc wprawdzie na polskim rynku wydawniczym nie ma zbyt wiele pozycji, które o architekturze pośrednio bądź bezpośrednio traktują, ale tutaj komiks o niemieckim projektancie jest jednym z nich i na pewno wart jest polecenia. Więc zatrzymałem się w Brnie, mając okazję doświadczyć na własnej skórze luksusową architekturę, która wyszła spod ręki Ludwiga van der Rohe. Z następnym przystankiem była Wenecja, odbywająca się wówczas Biennale Architektury. Tutaj pozwoliłem sobie umieścić zdjęcie z pawilonu amerykańskiego. Zdjęcie to chciałbym zadedykować panu Bardale w nawiązaniu do jego wczorajszego referatu, ponieważ pawilon amerykański, wystawa w pawilonie amerykańskim traktowała o drewnianej architekturze Stanów Zjednoczonych, zarówno tej historycznej, jak i współczesnej. Wystawa składała się z kilkunastu albo może kilkudziesięciu makiet wykonanych z drewna, konstrukcji szkieletowych, które Amerykanie uznali, że warto się nimi pochwalić na Biennale Architektury. To jest jeden z projektów, o ile dobrze pamiętam, z lat 20. właśnie na typowe, niewielkie budynki mieszkalne. Amerykanie nie omieszkali również z charakterystycznym dla siebie humorem podejść do ekspozycji, umieszczając wśród innych obiektów amerykańskiej architektury, umieszczając budę dla psa z kreskówki Tom i Jerry. To jest właśnie makieta tej budy. Wybaczcie, że nie widać tego tak wyraźnie, ale w skali całego pawilonu amerykańskiego właśnie tak się prezentowała ta makieta. Następnym przystankiem niedaleko Wenecji była Werona, w której to zajrzałem do tamtejszego zamku, do Castelvecchio. Zamek oprócz niewątpliwie bycia cennym obiektem architektury średniowiecznej również jest wyjątkowym przykładem na
na konserwację zabytków oraz architekturę nowoczesną z pod ręki architekta Carlo Scarpy, który nie tylko w sposób bardzo oryginalny i wyjątkowy sposób podszedł do architektury zabytkowego obiektu, bardzo cennego obiektu w Weronie, ale również do ekspozycji wewnątrz, zarówno do architektury wewnątrz, jak i architektury znajdującej się tam wystawy. Trudno opisać słowami bądź oddać na zdjęciach to, co tam miałem okazję zobaczyć. Jest to na pewno obiekt, który warto zobaczyć na żywo, więc jeżeli tylko będziecie w Weronie, to bardzo gorąco polecam. Po opuszczeniu Werony udałem się już bez dłuższych przystanków do mojej finałowej destynacji, czyli na rubież francuską przy granicy włoskiej do Cap Martin, w której to na wybrzeżu, na skalistym wybrzeżu tak zwanego lazurowego wybrzeża znajduje się obiekt, który tak bardzo zapragnąłem zobaczyć. Tutaj muszę tylko nadmienić, że bilety należy rezerwować z bardzo dużym wyprzedzeniem, tak więc to nie była spontaniczna wycieczka. Tutaj na tym zdjęciu skalistego wybrzeża widzicie taką małą prostopadłościenną plamkę, to jest właśnie nasz cel. Opowieściom o tym obiekcie zawsze towarzyszą te dwa zdjęcia, czyli postacie Eileen Gray, projektantki, oraz Jeana Badowiczego, współprojektanta, właściciela z miłości tej pierwszej, dla którego to dom został zaprojektowany i zbudowany. Eileen Gray, tak jak mówiłem, była projektantką właściwie wnętrz i wzornictwa przemysłowego irlandzkiego pochodzenia, która mieszkając w Paryżu poznała Badowiczego, który dostrzegłszy jej talent, zaproponował jej w myśl postulowanego przez nią wzornictwa, zaproponował jej zaprojektowanie domu letniskowego dla niego samego. I tak oto z ich wspólnej ręki, czy najprawdopodobniej jednak spod ręki Eileen, ale jednak sygnowany również podpisami Badowiczego, powstał obiekt, który jest z pewnością budynkiem na mapie z obiektów architektury modernistycznej, jest jednym z najważniejszych obiektów, które warto zobaczyć. Prawdę mówiąc, uczestnicząc w zajęciach z historii architektury na Politechnice, nie słyszałem o nim. Dowiedziałem się o nim dopiero z komiks. Niemniej, być może dlatego, że obiekt powstawał na przełomie lat 20. i 30. ubiegłego wieku. Powstawał równolegle ze słynną willą Savoie. I zdarza się, że z tym obiektem jest porównywany. Jest porównywany na zasadzie kontrastu, ponieważ w estetyce reprezentuje postulaty architektury nowoczesnej, modernistycznej, ale w rzeczywistości tak naprawdę postulatom głoszonym przez architekta Willi Savoie ten obiekt wręcz przeczy, stoi w stosunku do nich w opozycji. I to też było zarzewiem pewnej niezgody, do której jeszcze przejdziemy. W każdym razie Jean Badovici, właściciel tego domu, był znajomym przyjacielem Le Corbusier. Stąd też Corbusier znał ten dom, od pewnego momentu nawet bardzo często w nim bywał, wielokrotnie chwaląc jego architekturę również w towarzystwie projektantki. Corbusier na tyle upodobał sobie to miejsce,
ten skrawek, kawałek skały na Lazurowym Wybrzeżu, że zapuścił tam korzenie w bezpośrednim sąsiedztwie tej willi. Dla poznanego tam rybaka zbudował domki kempingowe, zaprojektował i zbudował domki kempingowe oraz w okresie późniejszym swój RM. RM to jest tak naprawdę najbardziej trafne określenie, jakim można byłoby nazwać ten obiekt, ponieważ z pewnością nie przystaje on do wyobrażenia domu letniskowego papieża modernizmu. Korbu zagrzał tutaj miejsce, spędzał tutaj bardzo dużo czasu również pracował na otwartym powietrzu w pobliżu swojej chaty, w pobliżu kabaną. Był również bardzo częstym gościem w domu Badowiczego. Jego wizyty w domu Badowiczego tak naprawdę miały miejsce już po tym, jak Eileen Gray rozstała się ze swoim kochankiem. I ten oto francusko-szwajcarski architekt uznał, że dzieło Eileen Gray należy udekorować. Jedną z najsłynniejszych historii związanych z tym obiektem są właśnie malowidła tutaj, które w akcie twórczej Weny Korbu postanowił zarówno we wnętrzu, jak i na zewnętrzu domu umieścić. Przy okazji malowideł przejdziemy wreszcie do tematu mojego referatu, ponieważ ściągnąłem was tutaj, żeby opowiedzieć wam o dwóch narracjach wokół Cap Modern. Te dwie narracje są takie. Będąc tam, zostałem oprowadzony przez przewodniczkę, która opowiedziała nam historię malowideł i historię bytności Corbusier w tym miejscu w taki sposób, że z jej opowieści wysnuć można było wniosek, że Korbu stworzył w obrębie obiektu pewne dzieła sztuki, niewątpliwe dzieła sztuki, wobec to których stosunku architektki obiektu nie znamy, przynajmniej według opowieści przewodniczki. Natomiast Korbu stworzył te dzieła, będąc zachwycony architekturą budynku. Nie chciałbym tutaj własnymi słowami opowiadać o tym, jak Korbu odnosił się do architektury tego budynku, dlatego pozwolę sobie przytoczyć fragment listu Corbusier adresowanego do projektantki, do Eileen Gray. Z radością donoszę, iż chwile w pani domu, jakiekolwiek krótkie, pozwoliły mi docenić owego rzadkiego ducha, który dyktuje wszelką strukturę, tak wewnętrzną, jak i zewnętrzną, rzadkiego ducha, który współczesnym meblom i obiektom nadaje tak dostojny, ujmujący i elegancki kształt. Niewątpliwie Korbu podkreślał wielokrotnie w swoich listach, podkreślał fakt, że jest zachwycony architekturą domu Eileen. W finałowym stadium tego zachwytu była jego potrzeba oraz próba wzbogacenia architektury obiektu. Na list, który przed chwilą zacytowałem, architekt, który nie zwykł nikogo komplementować, nie uzyskał niestety od Eileen odpowiedzi. I taka jest wersja, którą możemy usłyszeć od przewodnika. Natomiast wersja, którą znamy z literatury, jest taka, że Eileen Gray uważała ingerencję Korbu za wandalizm, za akt, na który nie mogła się zgodzić, za akt niedopuszczalny.
I wręcz żądała od Badowiczego, żeby Korbu na własny koszt malowidła usunął, przywrócił dom do stanu pierwotnego. I jest to wersja, którą tutaj też pozwolę sobie zacytować fragment biografii Corbusier autorstwa Antonego Flinta, amerykańskiego dziennikarza, który w bardzo, bardzo wiarygodny sposób podszedł do sporządzenia biografii architekta. Le Corbusier twierdził, że miał na to zgodę właściciela. Mówimy o malowidłach, ale gdy Gray się o wszystkim dowiedziała, wpadła we wściekłość, uznając malowidła za wandalizm. Jak mówił później jeden z przyjaciół, był to dla niej niczym gwałt. Gray zażądała od Badowiczego, by zainterweniował i zmusił architekta, żeby zapłacił za usunięcie malowideł. Corbusier nie okazał skruchy. Rozpowszechniał zdjęcia swoich malunków, które, jak powiedział, wytryskują z nudnych, smutnych ścian, na których nic się nie dzieje. Jeśli nawet to był wandalizm, on nazywał swoje dzieło dumnie modernistycznym graffiti. Ogromna transformacja wprowadzająca wymiar duchowy. Gray mogła się jedynie zastanawiać, czy kobiety w prowokujących pozach to komentarz na temat jej biseksualności, czy też forma małostkowej zemsty. Przecież to ona powiedziała publicznie, że dom nie jest maszyną do mieszkania i ośmieliła się zbudować coś, co wiele lat później uznano za lepszą wersję Willi Savoie. Jednak po namalowaniu graffiti Corbusier napisał do Gray, by powiedzieć jej, jak bardzo podoba mu się willa i jej układ i dźwięk. Malowidła uważał zaś za świadomy zabieg architektoniczny. Ostatnio za pomocą Fernanda namalował kilka na ścianach domu Badowiczego w innej miejscowości. Opowieść tę chciałbym zakończyć dwoma kadrami zaczerpniętymi z komiksu, od którego zaczęliśmy. Być może kadry te są dość tendencyjne, ponieważ wnętrze, w którym znajduje się malowidło, jest brudne, jest tam bałagan, ewidentnie przebywa w nim ktoś, kto tego wnętrza nie docenia i któremu nie leży na sercu tak bardzo jego wyraz architektoniczny. Z kolei drugi kadr jest wnętrzem takim, jakie widziała je architektka, z tą architektką zresztą siedzącą na łóżku. Powstaje pytanie, z jakiego powodu, z czego wynika rozbieżność pomiędzy tymi dwiema narracjami, czyli pomiędzy wersją znaną z literatury i opracowań naukowych, a tym, co opowiadają przewodnicy turystyczni na miejscu. Nie mam niestety na potwierdzenie tego żadnych źródeł, jedynie moje obserwacje i przeczucia, ale jest powszechnie znanym faktem, że udostępnienie obiektu zwiedzającym, jak i całego tego terenu, odbyło się za sprawą mężczyzny, który uważał się i był przez Corbusier uważany za jego syna przyrodniego. Więc Corbu jest tutaj postacią, która jest głową rodziny, ojcem całego przedsięwzięcia. Dlatego wydaje mi się, że jest to osoba, o której się tutaj źle nie mówi. I narracja, dominująca narracja na temat Cap Moderne na tym miejscu jest inna od tej, którą znamy z literatury. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Gdybyście mieli ochotę skontaktować się ze mną albo obejrzeć inne rzeczy, w których uczestniczę, możecie zajrzeć na naszą stronę internetową naszego biura architektonicznego i na mojego Instagrama, gdzie ostatnimi czasy wrzucam ładne rzeczy, z którymi spotykam się w trakcie prowadzenia badań naukowych, które do badań naukowych mi się nie przydają, ale których chowanie do szuflady uważam za wstyd. Jeszcze raz bardzo dziękuję.